Czy nie odważyłbym się wykonać licówek kompozytowych? Dla mnie olbrzymim błędem u tej pacjentki byłoby wykonanie koron i szlifowanie tych zębów. Okay? Natomiast musimy jakoś pacjentce pomóc. Ta pacjentka ma diastemę i chce ładniej wyglądać. Dla mnie wtedy z wyboru zawsze jest odbudowa boków, okay? I na sam koniec zrobienie z przodu licówek, w tym wypadku 6 licówek na górze, 6 licówek na dole. Oczywiście z kompozytu. Dlaczego z kompozytu? Bo ja chcę być bezpieczny. Jak widzieliście, kompozyt się ściera, kompozyt się delikatnie odłamuje, nigdy nie pojawia się takie pionowe pęknięcie jak w przypadku porcelany i zawsze to możemy naprawić. I tutaj miałem nosa, proszę Państwa. Ta pacjentka przyszła po 2 tygodniach i powiedziała, że coś jej się odkruszyło i na tym zdjęciu tego nie widać, dopiero pod tym kątem. Ta pacjentka ugryzła landrynkę i powiedziała, że no ugryzłam landrynkę i ta licówka znowu, ona jej nie odpadła całkowicie, bo to się praktycznie nie zdarza, żeby prawidłowo zacementowana licówka Państwu odpadła, tylko ta wierzchnia warstwa kompozytu się po prostu odprysnęła. No ale ponieważ jest to kompozyt, jak się przykleić do starego kompozytu doskonale wiemy, zostało to wypiaskowane, sealant, system wiążący i naprawione.